Cześć! Dziś wspólnie zrobimy sobie manikur. Nie jestem żadną ekspertką, jeżeli chodzi właśnie o robienie paznokci, natomiast jestem osobą, która bardzo sobie ceni własny, prywatny czas. Dlatego akurat jeżeli chodzi o paznokcie, wychodzę z założenia, że trochę szkoda mi tracić czas na dojazdy gdzieś do kogoś, siedzieć, robić tam paznokcie, kiedy mogę to robić u siebie w domu i jednocześnie na przykład sobie puścić coś, pooglądać, łączyć przyjemne z pożytecznym. I troszeczkę ostatnio zmieniłam w tym, jak robię swój manikur. Jeżeli chodzi o to, jak ja robię paznokcie, to robię paznokcie hybrydami już 5-6 lat. Próbowałam robić przerwę, ale moje paznokcie z natury są tak słabe, cienkie i delikatne, że właśnie od kiedy zaczęłam robić hybrydę i wzmacniać te paznokcie tak mechanicznie poprzez dodawanie hardów, topów takich bardziej utwardzanych, to w końcu to umożliwiło mi zapuszczenie paznokci. I od tamtej pory ja nie mam żadnych takiej potrzeby, żeby sięgać po jakieś odżywki, po suplementy. Po prostu wystarczy, że mechanicznie usztywniam sobie tę płytkę przy pomocy harda i to mi znacząco poprawiło kondycję moich paznokci. Paznokcie się nie łamią, mogę zapuścić ładne, długie paznokcie. Może nie są jakieś fest długie, ale no bardzo eleganckie, ładne, zadbane, wydłużone i to mi się podoba. Dłoń, która ma wydłużony paznokieć, od razu jakoś tak bardziej smukło się prezentuje, więc taka długość paznokci, jaką mam, jest moją naturalną i w 100% ona mi odpowiada. I pomyślałam sobie, że może czas zrobić krok do przodu i właśnie nie tylko robić hybrydy, ale również pobawić się troszeczkę żelem. Więc to sobie dzisiaj będziemy próbować, natomiast jeszcze dzisiaj mam dla Was pewną nowość. Dziś po raz pierwszy będę testować lakiery Yokubo i są to lakiery hybrydowe, tworzone według filozofii 8-free. Czyli mają to być, jak już tutaj możecie sobie zauważyć, lakiery, które nie są toksyczne. Już Wam przeczytam, jakich dokładnie one substancji mają nie posiadać. Nie zawierają toluenów, talanów, kamfory, nitrocelulozy, parabenów, ksylenu, tosyluanów oraz formaldehydu. Formaldehyd myślę, że od razu można byłoby wykreślić z tej listy, ponieważ formaldehyd już został całkowicie zabroniony do stosowania w kosmetykach. No i teraz tak. Ja zawsze do tej pory mówiłam, że osobiście nie obawiam się tego wszystkiego, co jest w kosmetykach, bo zawsze wszystko, co w kosmetyku jest, jest dopasowane pod kątem ilości stężenia, to ma nie przenikać do organizmu, a jeżeli przenika, ma nie wykonywać, nie działać w jakiś sposób chorobotwórczo na cały organizm, nie może wywoływać chorób. Żaden kosmetyk nie może działać chorobotwórczo, dlatego jeżeli chodzi o tworzenie kosmetyków i listę substancji, jakie są dozwolone do stosowania w kosmetykach, to jest albo lista substancji niedozwolonych, albo dozwolonych w ograniczonym stężeniu, właśnie po to, że to są jakieś tam potencjalnie szkodliwe substancje, ale w odpowiednim stężeniu jest to tak małe, że nie wywołuje chorobotwórczego działania. Co nie jest na tych dwóch listach, oznacza to, że można to stosować w dowolnym stężeniu. Więc z tego względu ja do tej pory korzystałam z takich lakierów topowych firm. Neonail, Semilac, jakieś tam Milano, jeszcze Mistero Milano, High Hybrid od niedawna coś takiego się pojawiło. Więc testowałam sobie po prostu różne lakiery hybrydowe i jakby znam już troszeczkę tą jakość, którą się od hybryd oczekuje. Natomiast właśnie na Nati Nati, sklepie, którego jestem ambasadorką, pojawiły się właśnie tego typu lakiery. I pomyślałam sobie, bo o ile zwykłe lakiery właśnie już według tej filozofii 8-free one są tworzone, to ja do tej pory ich nie testowałam, no bo po pierwsze po co, skoro i tak nic nie działa szkodliwie, a po drugie ja nie chcę rezygnować z hybryd, bo właśnie odkąd używam hybryd, moje paznokcie wyglądają ładnie, jestem w stanie je zapuścić i są zadbane, nie muszę je nosić ultra krótkich, a zwykłe lakiery właśnie jak nosiłam, nie hybrydowe, tylko klasyczne, niestety nie dość, że szybko odpryskiwały, to bardzo często powodowały mi to, że paznokieć stawał się jeszcze delikatniejszy, często pękał i musiałam sobie wtedy albo coś suplementować, albo jakieś odżywki stosować i nosiłam właściwie tylko lakiery na jakieś większe wyjścia. No bo kiedy tylko ponosiłam na przykład przez tydzień lakier, okazywało się, że te paznokcie były w koszmarnym stanie, musiałam je na nowo ścinać i w koło macie już zapuszczać. Dlatego absolutnie nie chcę robić żadnych przerw od hybryd.
próbowałam zrobić taki eksperyment, jak sobie przypomniałam, jakie moje paznokcie są, jakie zawsze były, a totalnie w tym samym dniu wróciłam do hybryd. Więc skoro już coś takiego na Natty Natty się pojawiło, pomyślałam, spróbuję, bo po pierwsze wiem, czego należy wymagać od hybryd, a po drugie nie wnikam w to, jak każda osoba patrzy na składy kosmetyków, bo to, o czym ja Wam teraz mówię, że ja się na przykład nie obawiam, że kosmetyki działają chorobotwórczo, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Dostałam kiedyś taki komentarz właśnie na filmie: gdybyś miała nowotwór, to byś się zastanowiła nad tym, co mówisz. I to mi troszeczkę dało do myślenia, że ja mogę mieć swój punkt widzenia, ale właśnie ktoś może absolutnie patrzeć inaczej. Dlatego ja też nie chcę Wam niczego narzucać, a skoro pojawiło się coś takiego jak, oj, przepraszam, hybrydowy lakier, który ma być nietoksyczny, żaden kosmetyk nie powinien działać toksycznie, tak? Ale jeżeli coś takiego się pojawiło, jest taka alternatywa, spróbujmy, zobaczmy, co to jest. Zaczynamy od ściągnięcia starego lakieru. Do niedawna używałam tego typu klipsów, acetonu i płatków kosmetycznych. Natomiast zauważyłam, że kiedy się próbuję śpieszyć, ja bardzo mocno właśnie kopytkiem usuwam właśnie ten lakier hybrydowy. Czasami właśnie robię sobie przez to krzywdę, że gdzieś tam zbyt mocno pocieram ten paznokieć. Trzeba się do tego przyłożyć, trzeba temu poświęcić czas, a dodatkowo aceton no niestety bardzo wysusza skórki, więc zawsze po robieniu manikuru hybrydowego przez kilka dni borykałam się z bardzo taką delikatną skórą wokół paznokci. Nierzadko zdarzało się, że tam pojawiały się jakieś suche skórki, no i przez to ten manikur nie wyglądał zbyt ładnie. Dlatego niedawno zainwestowałam we frezarkę. Nie jest to frezarka jakaś górnych lotów. Ja kiedy zaczęłam myśleć właśnie o zakupie frezarki, no to właśnie zaczęłam przeglądać modele, zaczęłam właśnie czytać, jak się tym obsługiwać i wydawało mi się to fajne, ale czy ja się będę umiała tym obsłużyć? Czy ja będę wiedziała, jak to działa? Czy ja sobie właśnie paznokcia bardziej nie uszkodzę? Nie wiedziałam. I właśnie będąc w pracy, zauważyłam w jednej drogerii, że pani ma w bardzo dobrej cenie tego typu frezarkę. No widać, że to jest sam plastik, że to tak jest AliExpress po prostu przysłane. Ale od razu mogłam porozmawiać z zaufaną osobą, czy ona tego używa i czy ogólnie to daje radę, no bo za 40 zł, za tyle ile ją kupiłam, no to można sobie wypróbować, prawda? Natomiast są też inne frezarki, na przykład takie, które mają wbudowany silniczek, który zasysa powietrze i cały ten pył, który właśnie leci z paznokcia, więc to jest o tyle fajne, bo wtedy nie wdychamy tego wszystkiego. Natomiast ja, że no niestety nie mam takiego sprzętu, to pozwólcie, że założę sobie okulary, w których jeżdżę na rowerze. Przygotowałam sobie już do podłożenia i zaczynamy usuwanie paznokci. Ostatnio, gdy robiłam paznokcie, właśnie niestety jakiś tam pyłek wpadł mi do oka i strasznie się męczyłam, żeby wypłukać, dlatego teraz już jestem o tyle mądrzejsza, że zakładam okulary. Trwa to mega szybko. Słyszałyście, że pralka mi wirowała, kończyła się wirować ostatnie 4 minuty i zdążyłam zrobić 2 paznokcie. Później właśnie nagrywałam dla Was monolog i jeszcze jednego paznokcia zrobiłam, więc laski, przy pomocy frezarki usuwa się mega szybko paznokcie. I to, o czym ja się na początku bałam, czy ta frezarka nie będzie też, tak wiecie, uszkadzała paznokcia. Nie. Mam wrażenie, że po prostu struktura jakby tego lakieru hybrydowego, a paznokcia jest całkowicie zgoła inna. Jak ja sobie tą frezarkę daję na małe obroty, nie ma czegoś takiego, takiego uczucia na przykład gorąca, czy czegoś takiego na paznokciu. Nie. I to przy pomocy takiej, wiecie, chińskiej frezarki. Więc myślę, że jeżeli któraś z Was poważnie myśli o frezarce
i chcę zainwestować jeszcze więcej, jest na to zdecydowana, to już myślę, że naprawdę ściąganie paznokci to będzie czysta przyjemność. Dobrze, paznokcie ściągnięte i teraz tak, ja ten żel ostatnio używałam po raz pierwszy i wtedy nakładałam go sobie całkowicie na cały paznokieć. Natomiast w tym momencie, kiedy ściągnęłam już sobie te paznokcie, to delikatnie 2 mm odrost, jaki miałam, on tego żelu tutaj nie ma. Natomiast tutaj czuję na płytce paznokcia, że zdecydowanie ten żel jest. Nie jest to moja czysta płytka, tylko właśnie ten żel wciąż tutaj jest. Więc zaleję sobie bliżej skórki właśnie tym żelem, żeby utworzyć tutaj znowu takie wzmocnienie, szkielet powiedzmy zewnętrzny dla tego paznokcia i delikatnie taką cieniusieńką warstwą jeszcze przeciągnę, żeby to była taka spójna całość na całej tej płytce. Pędzelek, jaki używam, to jest N06, ale firmy nie mam pojęcia jakiej, również nie jest to żaden markowy, po prostu będąc w drogerii zapytałam, czy pani ma może jakiś pędzelek właśnie do żelu. Pani mi właśnie zaoferowała ten żel Silker One. I jak widać, całkiem fajnie się spisuje, bo paznokcie są twarde, czuć to. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak czy się ściągną podczas frezowania, to właśnie nie. Czy wycinam skórki? Przyznam szczerze, że zazwyczaj to robiłam, a od kiedy właśnie używam frezarki, to nie mam potrzeby usuwania dodatkowo skórek, bo podczas właśnie frezowania jestem w stanie skórkę, która narasta na paznokieć, usunąć. Mam też dodatkowe frezy, które są typowo do skórek. Natomiast jeszcze się nimi nie bawiłam, bo efekt, który do tej pory uzyskałam, jest dla mnie satysfakcjonujący. Więc przechodzimy do izopropanolu, odtłuszczamy płytkę i pracujemy żelem. Żel utwardzamy w lampie przez 2 minuty. Jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe, standardowo ja mam UV LED lampę, więc pół minutki wystarczy. I powiem Wam, że ja wcześniej korzystałam z tej takiej najzwyklejszej lampy właśnie UV, która zwykły lakier hybrydowy 2 minuty się utwardzało. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość lakieru hybrydowego, jego utrzymywanie się, czy to w jednej lampie, czy w drugiej, wszystko jest tak samo. Ale właśnie ze względu na oszczędność czasu zdecydowałam się na UV LED i totalnie jestem mega szczęśliwa, mega zadowolona, znacznie mi to usprawniło pracę z hybrydami. Mam tą starą lampę i właśnie kiedy na przykład jeździmy do domku letniskowego, ja ją tam sobie trzymam, żeby za każdym razem nie wozić lampy ze sobą, a chcę często tam robić paznokcie, bo Adrian wtedy kosi trawę, więc ja zajmuję się swoimi obowiązkami w tym czasie, więc ja wtedy sobie wyciągam tamtą lampę, tam mam cały zestaw do robienia paznokci dodatkowy, tak jak i tutaj. I wtedy tamta lampa po prostu mnie aż to denerwuje, że to wszystko tak strasznie długo trwa i tak strasznie długo się wlecze. I faktycznie, kiedy używam tylko lampy UV, to mogłam sobie odpalić pełnometrażowy film. W tym momencie przy lampie UV LED, powiedzmy, jestem w stanie pooglądać sobie jakieś filmiki na YouTube. Paznokcie utwardzone żelem, więc teraz będziemy przechodzić do hybryd. I tutaj również zaczynam od bazy i przechodzimy właśnie do stosowania lakierów Yokubo. Zobaczymy, jak właśnie z tym, jak się będą nakładać, czy będą komfortowe. Pędzelek taki standardowy, bardzo przypomina semilaka. I próbujemy. One mają bardzo ciekawy zapach, jak na lakier hybrydowy. Taki troszkę bardzo delikatny. Guma balonowa, coś w ten deseń. Jeśli chodzi o pracę z bazą, jest ona troszeczkę rzadka, ale nie na tyle, żeby się rozpływała. Za to daje się bardzo dobrze z nią pracować, dojeżdżać prawie do samych skórek. Więc to jest naprawdę bardzo w porządku. I to, co bardzo lubię, przez to, że ona nie jest taka strasznie gęsta, nie nakłada się od razu jednego bardzo takiego dużego haustu tego lakieru, tylko właśnie można sobie spokojnie dokładać, obserwując, ile nam tego lakieru po prostu potrzeba,
czy faktycznie potrzeba więcej, czy wystarczy troszkę popracować nad nim, ponieważ nie chcę przesadzać, nie chciałabym uzyskać na paznokciach taki efekt strasznie grubego i brzydko wyglądającego paznokcia. Ten zapach z jednej strony przypomina gumę balonową, ale troszeczkę też tak jakby ma nutę banana w sobie, coś takiego. No jest to naprawdę bardzo ciekawe i przyjemne. Druga ręka. Tutaj już niestety moje skórki nie wyglądają tak powalająco, bo lewą ręką nie potrafię tak dobrze operować. Znaczy prawą lewą malować na prawej, o. Jestem osobą praworęczną. Ale tragedii nie ma. I teraz przejdźmy chyba do najbardziej wyczekiwanej części, czyli kolorki. Ja mam tutaj dwa odcienie, zdecydowałam się na dwa takie typowo jesienne. Jeden z nich to jest taki bardziej malinowy, chociaż z troszkę taką nutą neonu. Uważam, że na jesień jak najbardziej się sprawdzi. A drugi to taka ciemna, typowa oberżyna. Głęboki fiolet i myślę, że na niego właśnie się zdecyduję. To oberżyna to jest 0,10, a ten właśnie bardziej taki ceglasty to jest 0,45. Zaczynamy! Jedna warstwa już za mną, jest troszeczkę transparentna, wymaga dodatkowej drugiej warstwy, ale to jest dość standardowe, zawsze nakładam dwie warstwy. To co mi się podoba, jest bezpieczny dla skórek, że tak powiem, naprawdę pomimo tej swojej dość takiej rzadkiej konsystencji on się nie rozlewa, nie napłynął mi na te skórki, więc za to duży plus, przechodzimy do drugiej warstwy. Po dwóch warstwach jest ok, ale jeszcze gdzie niegdzie widzę prześwit, zwłaszcza kiedy światło pada mi spod paznokcia. Nie wiem, czy to jest cecha tego lakieru, że po prostu ten kolor nie ma pełnego krycia, jest taki lekko prześwitujący, czy może po prostu to jest lakier, który wymaga większego krycia, większej ilości warstw. Ale znowu tutaj nałożyłam już tak pewniejszą ręką tą drugą warstwę i też nie rozlewało mi się nic na skórki, nie mam efektu grubych paznokci, więc ja sobie jeszcze taką odrobinkę trzecią cieniuteńką warstwę, takie ostatnie szlify nałożę. Ewidentnie trzecia warstwa to było coś, czego brakowało temu lakierowi. W tym momencie ten kolor wygląda przepięknie, teraz już żadnego tutaj prześwitu nie widzę, jest jednolity, bez żadnych smug. Pięknie, jeżeli chodzi o odcień. Czuję się jak taka pani Morticia Adams. Totalnie, totalnie coś, co bardzo lubię jesienią, także super. I teraz przechodzimy do top coatów i mam tutaj dwa rodzaje. Pierwszy z nich to jest Shimmer i on ma drobinki. Drugi to jest High Gloss, czyli właśnie mocno połyskujący. Możecie sobie zobaczyć ten High Gloss, właśnie on ma jasne drobinki. Myślę, że jego sobie zostawię bardziej może na okres jakiś taki zimowy, coś w ten deseń. Może wtedy właśnie drobinki bardziej będą mnie kusić, a w tym momencie po prostu będę używała klasycznego, mocno nabłyszczającego topu. Jeśli chodzi o top, również nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Bardzo przyjemnie mi się go używało, nie właził na skórki, dało się z nim pracować. Czego chcieć więcej? Tylko trwałości dobrej. Ale do tego zaraz przejdziemy, kończę drugą rękę i do Was wracam. Pazurki skończone, przyznam, że ten kolor robi wrażenie, przyciąga wzrok, więc bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o trwałość tego manikiuru, umówmy się, że ja kiedy będę wrzucać ten film, po prostu umieszczę Wam w opisie filmu aktualizację, jak te paznokcie się utrzymały, czy coś może się odprysnęło, czy coś pękło, jak mi się to nosiło. Zależy mi na tym, żeby czym prędzej ten film Wam wrzucić, dlatego nie będę czekała z aktualizacją i jej nagrywaniem i dopiero montowaniem, rzucaniem tego na vlog. Natomiast jeszcze na sam koniec pamiętajcie o tym, żeby nałożyć sobie coś na dłonie, co wzmocni nam skórki i wzmocni paznokcie.
ponieważ jeżeli chodzi właśnie o taki zabieg jak manicure, nie tylko hybrydowy, zawsze są tam w tych kosmetykach jakieś związki, które mogą niestety działać wysuszająco na paznokcie, mogą je osłabiać, mogą też działać wysuszająco na skórę, na dłoniach, jeżeli gdzieś tam się nam to wyleje. Dlatego na sam koniec dobrze jest zakończyć cały ten zabieg właśnie przy pomocy jakiegoś preparatu regenerującego. Bardzo często w salonach też jest ten krok zawsze stosowany, nie jest to pomijane, że są właśnie stosowane różnego rodzaju olejki, więc o tym sobie nie zapominajcie, wcierajcie bardzo, bardzo dokładnie w cały paznokieć, w całą skórkę, jeżeli tak jak mi zostanie Wam tego produktu dość dużo, śmiało na całe dłonie nakładamy. Jeżeli chodzi o to, jakim produktem ja sobie tutaj dzisiaj się smaruję, to jest to bioaktywny olejek regenerujący paznokcie, dłonie i stopy InfoSkin. Jest to dla mnie totalnie całkowita nowość, natomiast zaskoczył mnie tym, że już po pierwszym użyciu, jak go nasmarowałam Adrianowi na stopy, jakoś tak, wiecie, z rozpędu ja sobie go nakładałam na dłonie, nałożyłam trochę za dużo, mówię, dawaj twoje stopy, Adrian ma straszny problem z suchością na stopach, więc mówię, dawaj te stopy, od razu ci trochę przesmarwię. I na drugi dzień Adrian rano pyta się mnie, czym ty mi stopy posmarowałaś? Okazało się, że faktycznie czuł różnicę, stopy były bardziej gładkie i to, co mi się podoba, on w sobie ma kompozycję nie tylko olejów i słuchajcie, tu jest olej arganowy, tu jest olej słonecznikowy, tu jest olej kokosowy, ekstrakt z rozmarynu, więc bogactwo substancji czynnych, ale również są tutaj analogi silikonów. Czyli mamy tutaj na przykład caprylic capric triglyceride, coco caprylate caprylate i jest tutaj silan, czyli substancje, które dają bardzo podobny efekt jak silikon. I to jeżeli chodzi o ten olejek, to bardzo czuć, że on jest tłusty, jest oleisty, ale ma w sobie taką pewnego rodzaju śliskość i gładkość i bardzo przyjemnie się wchłania. Pomimo tego, że on faktycznie podobnie jak olej zostaje przez dłuższy czas na dłoni, to tak po 20 minutach znika całkowicie. I to jest na przykład ciekawe, myślę, że ten produkt warto, żebym Wam poleciła. To tyle, jestem ciekawa, jak Wy zapatrujecie się na wykonywanie manicure'u hybrydowego, czy korzystacie z takich topowych lakierów hybrydowych, czy może ta alternatywa, jaką jest Yokubo, Was zainteresowała. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Was w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!